dobry. W dzisiejszym filmie chciałabym odpowiedzieć na pytanie, z czego składa się bariera hydrolipidowa. Ta bariera jest bez wątpienia jedną z tych barier, która w pierwszej kolejności chroni skórę. Przede wszystkim przed wpływem czynników zewnętrznych, hamuje utratę wody z naskórka, ona chroni nasz naskórek, który to z kolei chroni skórę właściwą, a skóra właściwa jest właśnie tą najważniejszą barierą przed wnikaniem drobnoustrojów, do regeneracji po jakichś zranieniach. Ona właśnie oddziela środowisko nasze wewnętrzne, które musi pozostać sterylne i musi mieć jakieś swoje mikrośrodowisko wewnątrz, chodzi o wilgoć, chodzi o ciepło, od tego, co jest na zewnątrz, od tych wszystkich tak naprawdę niekorzystnych dla naszych organów czynników zewnętrznych, no i tych wszystkich drobnoustrojów, które w powietrzu i nie tylko w powietrzu się znajdują. Więc bariera hydrolipidowa jest tak naprawdę jedną składową wielkiego mechanizmu obrony naszej skóry, ale to, że jest malutka, wcale nie znaczy, że jest nieistotna, że można ją jakoś pominąć lub że jej usunięcie obędzie się bez żadnej szkody dla całej naszej skóry, co pokazuje to, jak wiele skór wcale nie toleruje substancji tak zwanych promotorów przenikania, usprawniających przenikanie, które właśnie naruszają tą barierę hydrolipidową, powodując wysuszenie, dyskomfort, świąt, pieczenie lub chociażby jakieś problemy kosmetyczne, na przykład aknegenność, czyli na wskutek podrażnienia skóry, na przykład naruszania bariery hydrolipidowej, pojawia się więcej niedoskonałości, no bo skóra jakoś musi aktywizować pracę swoich gruczołów łojowych, próbuje szybko wytworzyć na nowo sebum, ale czy sebum to bariera hydrolipidowa? Więc tak powstają niedoskonałości, a my już właśnie przejdźmy do meritum, właśnie o co chodzi z tą barierą hydrolipidową, z czego ona dokładnie się składa i dlaczego żaden kosmetyk nie jest w stanie jej odtworzyć. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Zapraszam! Bariera hydrolipidowa składa się tak naprawdę z dwóch całkowicie przeciwnych do siebie środowisk, czyli tego, co produkują nasze gruczoły łojowe, to jest sebum właśnie, ale to jest tylko jedna jej część. Druga część bariery hydrolipidowej, ta część hydro, to jest to, co produkują nasze gruczoły potowe, pot, środowisko wodne. Czyli nasza skóra chroni się w taki sposób, że poprzez gruczoły łojowe i potowe wydziela różnego rodzaju związki, które na tą skórę oddziałują, chroniąc ją. I żaden tak naprawdę z tych gruczołów, ta produkcja nie jest ważniejsza od drugiej. To nie jest tak, że ta część lipidowa jest ważniejsza niż ta część hydrofilowa, bo o tym się bardzo często zapomina. I w kontekście bariery hydrolipidowej mówi się o odbudowaniu jej poprzez dostarczanie emolientów, roślinnych olejów, maseł, triglicerydów, kwasu kaprynowego, kapronowego. Tak, to jest wszystko ważne. Ale tak samo ważne jest wspieranie tej skóry pod kątem tego, że ona po co produkuje pot? Po to, by było zachowane odpowiednie środowisko kwasowo-zasadowe dla odpowiedniego rozwoju mikroorganizmów naszych, fizjologicznych bakterii, które naszą skórę zasiedlają, które w żaden sposób na tą skórę nie działają szkodliwie, a wręcz wybijają te szkodliwe bakterie, tę patologiczną florę bakteryjną, której my nie chcemy, bo w kontekście dobrostanu naszej skóry ważne jest wziąć pod uwagę, że raz, ona może być zasiedlana bakteriami, mikroorganizmami, grzybami, no bo mamy styczność cały czas po prostu jako ludzie, jako nasza skóra z różnymi patogenami, więc chodzi o to, żeby raz, nic niechcianego nam się nie zalęgło na tej skórze, ale dwa, to co na tej skórze jest, by było w odpowiednich proporcjach, bo musicie wiedzieć, że te bakterie, które na naszej skórze są, to nie są tylko jedne bakterie, to jest kilka różnych szczepów, jakby gatunków i każdy z nich jest w jakiejś tam ilości. Czasami może się też przytrafić, że, nie wiem, na przykład gronkowiec złocisty na naszej skórze może się znajdować, ale dopóki przez naszą fizjologiczną florę bakteryjną on jest tak naprawdę systematycznie wybijany i okaże się, że jego ilość na naszej skórze jest po prostu niewielka, to on nie spowoduje żadnych przykrych dolegliwości. A w momencie, kiedy on się rozwinie i jeszcze, nie daj Boże, dojdzie do tego, że w jakiś sposób ta skóra stanie się podrażniona, no to mamy bardzo prosty sposób do rozwinięcia się problemu już takiego bardziej dermatologicznego, który będzie wymagał konsultacji i leczenia.
konsultacji lekarskiej i leczenia oczywiście. Więc to jest tak samo istotne i tak samo ważne, że to, w jaki sposób nasza skóra się broni, to jest kwestia lipidów. Zmiękczenie naskórka, ochrona przed wpływem czynników zewnętrznych, hamowanie utraty wody z naskórka. Mówi się, że odbudowa tej skóry poprzez regenerację, wzmacnianie bariery hydrolipidowej odbywa się poprzez stosowanie emolientów i każdy ma tam jakieś swoje, stosuje olej jożoba, stosuje jakiś tam inny olej, a tutaj może jakieś emolienty wraz z kosmetykami aptecznymi, tak zwanymi dermokosmetykami. Nie twierdzę, że nie, to wszystko jest jak najbardziej mega cenne. Ale lipidy! To jest całkowicie coś innego niż ta część wodna, pot, ta hydrofilowa. No bo właśnie, lipidy, a woda, pamiętamy z chemii, że to są całkowicie dwa różne środowiska. One się razem ze sobą po prostu nie wymieszają. Więc po prostu lipidy nigdy nie będą w stanie spełnić funkcji, które spełnia nasz pot. Nie tylko pod kątem termoregulacji, bo to również jest istotne, ale właśnie pod kątem także tego, by było odpowiednie środowisko lekko kwaśne na skórze dla prawidłowego bytowania fizjologicznych bakterii. Teraz odrobinkę będę się wspierać swoimi notatkami, ponieważ wypisałam sobie procentowo, jak kształtuje się udział różnych substancji właśnie w tej części lipidowej, czyli sebum, i w tej części hydrofilowej, czyli w pocie. Jeżeli chodzi o lipidy na skórka, to tutaj są glicerydy ponad 50%. Glicerydy. To jest taka grupa emolientów, do których między innymi należy ten emolient kaprynowo-kaprynowy trygliceryd. I dlatego pod kątem stosowania triglicerydów kwasu kaprynowego-kaprynowego on bardzo dobrze nam wzmacnia barierę hydrolipidową. I pod kątem całego tego sebum, które my mamy na twarzy, to w 50% to sebum to są właśnie triglicerydy. Znaczy glicerydy, inaczej, bo to są przeróżne związki, ale między innymi też te triglicerydy. Akurat te triglicerydy kwasu kaprynowego-kaprynowego to jest taki emolient, który jest naprawdę bardzo dobrze przebadany, łatwo dostępny, łatwo osiągalny, jak najbardziej naturalny, pozyskiwany jest z roślin. No i właśnie to wcale nie musi oznaczać, że kosmetyk musi być jakiś nie wiadomo jak drogi. Woski około 20%, skwalen około 10%. I to, co tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że to jest skwalen, nie skwalan. Ogólnie te związki są naprawdę bardzo podobne i skwalan, ten z końcówką A na końcu, jest bardziej stabilny, dlatego jego w większości daje się do kosmetyków. Ale jeżeli chodzi tak naprawdę o naszą skórę, to jest to jednak drobna różnica, jednak nasza skóra produkuje sama z siebie skwalen, czyli tę cząsteczkę, która jest bardziej niestabilna, no bo nasza skóra tak naprawdę produkuje sobie barierę hydrolipidową, w tym to sebum, na bieżąco, więc może postawić na związek, który bardziej jej odpowiada, lepiej ją chroni, a jednocześnie jest nie aż tak aktywny, no bo skóra jak potrzebuje, no to sobie produkuje. Ale to, na co bym chciała zwrócić uwagę, jak najbardziej skwalan w kosmetykach jest super i warto jest go szukać, jeżeli chcemy wzmocnić barierę hydrolipidową, ale jeszcze ciekawiej jest, kiedy producent dodaje do składu skwalen. I przykładowo taką serią, która posiada skwalen w swoich składach, to jest Planeta Ziemia od Ava. To są właśnie kosmetyki, które między innymi skwalen w sobie zawierają. Na ten temat robiłam Wam film w ogóle na temat tej serii, także możecie sobie tam sprawdzić. I tam producent dodaje do kosmetyku i skwalen, i skwalan. I sądzę, że to jest bardzo dobre połączenie, bo gdyby producent dodawał do kosmetyku sam skwalen, no to ciężko stwierdzić pod wpływem jakich czynników atmosferycznych pozostawania tego kosmetyku na przykład na półce drogeryjnej, czy nie dezaktywuje nam się ten skwalen. Więc fajnie, że jest też dodatkowo skwalan, czyli coś, co dodatkowo też nam tą barierę hydrolipidową wzmocni. Ale jeżeli okaże się, że kosmetyk będzie dobrze zamknięty, przechowywany w odpowiednich warunkach, nie będzie też stosowany po upływie jakiejś daty ważności, tylko na przykład świeżo po produkcji, no to jeszcze lepiej dla naszej skóry, bo prawdopodobnie ten skwalen będzie miał szansę naprawdę super oddziaływać na naszą skórę. A jednocześnie to jest tylko 10% około bariery hydrolipidowej. Cholesterol około 1,5% i inne, m.in. estry cholesterolu czy węglowodory, tu jest około 20%. Czyli tak naprawdę
Wszystkie emolienty wzmacniają nam tą barierę hydrolipidową, natomiast jak widzicie, tutaj stężenia są przeróżne i każdy z tych stężeń ma dodatek około. Dlaczego? Ponieważ te stężenia różnią się między sobą. Nasza skóra genetycznie po prostu produkuje każdemu z nas troszkę inne te stężenia bariery hydrolipidowej i co więcej, tych związków, które są w tym sebum, po prostu czasami to jest bardziej 20%, czasami bardziej 22%, czasami bardziej 18%. Nasza skóra produkuje to sobie sama, tak jak raz ona potrzebuje, tak mamy to zapisane w genach, ale też w zależności od tego, jaką mamy dietę, jaka jest pora roku, no i również u kobiet zależy to na przykład od cyklu hormonalnego, dlatego się zdarza, że przed okresem pojawia się więcej niedoskonałości, no bo pod wpływem działania hormonów często wtedy dochodzi do zaburzeń właśnie troszeczkę tych stężeń, tych emolientów, które są właśnie w sebum tych stężeń i dlatego dochodzi łatwiej do jakiegoś tam czepowania uść gruczołów wojowych, no bo jest to taka sytuacja, w której nasza skóra pracuje troszeczkę pod wpływem hormonów, a nie tak jak sama by sobie tego wyprodukowała. Także to jest dla niej też taka często wyjątkowa sytuacja i stąd na przykład mówi się, że dieta ma duży wpływ na pojawianie się lub zmniejszenie niedoskonałości, bo jeżeli suplementujemy sobie omega-3, omega-6, zwracamy uwagę na to, by w naszej diecie były te tak zwane dobre tłuszcze, to one mają przełożenie też na to, jak właśnie produkowany jest nasze sebum i jak pod względem chemicznym, jakie tam są te stężenia. Częściej można sobie po prostu troszeczkę poprawić te wszystkie stężenia poprzez prawidłową dietę, też olej z wiesiołka, olej z czarnuszki jest wtedy bardzo cennym olejem, tram również. I dlatego właśnie, że nasza skóra bardzo indywidualnie produkuje tą barierę hydrolipidową, no to właśnie żaden kosmetyk nie jest w stanie zastąpić jej jeden do jednego, bo żaden producent nie wypuści kremów dedykowanych dla pani Kasi w 28 dniu cyklu to będzie dla niej odpowiedni krem, ale już na przykład w pierwszym dniu cyklu to może to już skórze nie pasować. No takich cudów po prostu nie ma, to jest chyba kwestia, którą musiałybyśmy sobie tworzyć kosmetyki własnoręcznie, jednocześnie badając swój osobisty skład chemiczny sebum i dobierając po prostu pod tym kątem te substancje aktywne. Myślę, że na chwilę obecną dla rynku kosmetycznego to jest po prostu nierealne i dlatego właśnie kosmetyki wspierają barierę hydrolipidową, ale jej nie zastąpią jeden do jednego i dlatego tak bacznie zwracam uwagę na przykład na te promotory przenikania, które będą naruszać sebum, naruszać tą barierę hydrolipidową, bo po prostu kosmetyk jakikolwiek my potem zastosujemy, on może być nawet tłusty, gęsty i whatever, ale chodzi po prostu o to, że on i tak dla naszej skóry nie będzie kompatybilny. Kosmetyki, które stosujemy, mogą wzmocnić działanie bariery hydrolipidowej przez to, że one tworzą dodatkową barierę przed wpływem czynników zewnętrznych, ale nigdy nie zastąpią ją jeden do jednego, bo jest to kwestia bardzo indywidualna dla naszej skóry. Przy czym, mówiąc o kosmetykach, no to właśnie bardziej odnoszę się tutaj do tej kwestii lipidowej, a bariera hydrolipidowa to nie te same lipidy, ale również ta grupa hydrofilowa, czyli pot. No i pot, moje drogie, składa się aż w 98% z wody, więc myślę, że byłoby to też bardzo trudne do stworzenia kosmetyk, który miałby bardzo duże ilości wody i jednocześnie tak samo był bardzo bogaty formulacyjnie w emolienty. Sądzę, że dałoby się to zrobić, bardziej gdyby to było coś dwufazowego, ale tak jak mówię, i tak ta kwestia bardzo indywidualnych stężeń dla każdego z nas, które jest indywidualne w zależności od diety, od cyklu, od pory roku, to jest po prostu niewykonalne. To, co nasza skóra sobie sama wyprodukuje, jest dla niej najlepsze, a my kosmetykami możemy to po prostu wspierać i podtrzymywać. Przechodząc do tego potu, w 98% około jest złożony z wody, ale mamy też tam sól, NaCl, tłuszcze, mocznik, kwas moczowy, amoniak, kwas mlekowy, węglowodany, związki mineralne jak potas, wapń, magnez, żelazo, czyli te wszystkie dodatkowe związki to jest około 2%, więc wydawałoby się, że tego jest, no, są naprawdę mikro ilości, a jednak tych mikro ilości jest na tyle, że sprawiamy, iż ta część wodna bariery hydrolipidowej to nie jest tylko woda, przez to, że właśnie jest tam kwas mlekowy, ale jest też NaCl,
to sprawia, że jest odpowiednie środowisko do bytowania właśnie bakterii, do tego, żeby skóra była chroniona przed wpływem tych niekorzystnych, patologicznych bakterii. No i teraz wyobraźcie sobie, że ta część wodna też jest bardzo indywidualna dla każdego z nas i tak samo jak w kontekście tych lipidów, stężenia tych dokładnych lipidów, które znajdują się w części lipidowej, w sebum, są indywidualne i różne dla każdego z nas, tak samo jest z potem. Ten pot czasami będzie miał troszkę wyższe stężenie tej wody, czasami troszkę niższe, w zależności od diety, tam są inne związki mineralne, ilość kwasu mlekowego też czasami może być troszeczkę niższa, troszeczkę wyższa, tej soli NaCl, więc to są wszystko niesamowicie indywidualne kwestie. Teraz już wiecie, dlaczego żaden producent nie wypuści kosmetyku, który byłby określany jako zastępujący barierę hydrolipidową, czy odbudowujący barierę hydrolipidową. Po prostu takie cuda nie istnieją. To jest to, co my musimy pozwolić naszej skórze produkować samodzielnie. Więc jeżeli chcemy zadbać o naszą barierę hydrolipidową, a jest to mega cenne w pielęgnacji, to przede wszystkim zwracamy uwagę na obecność promotorów przenikania, na przykład żeby nie było alkoholu, który wysusza skórę i właśnie narusza tą barierę hydrolipidową, tych substancji wysuszających, PEGI, PPG, substancje oksyetylenowane, polisorbat, też niektóre substancje konsystencjotwórcze, które na przykład mogą wydzielać akrylamid, który jest drażniący i między innymi też naruszający dla bariery hydrolipidowej. Karbomer, sodium poliakrylat, nadużywanie kwasów, to wszystko będzie działało na tą część lipidową destrukcyjnie. Ale pamiętajcie również, że bariera hydrolipidowa to nie kręci się tylko i wyłącznie wokół lipidów i emolientów, tylko równie ważna jest ta część hydrofilowa. Czyli ważne jest dbanie o odpowiednią wartość pH, nie zaburzanie go poprzez stosowanie na przykład mydeł, pamiętanie o tonizacji, to jest mega, mega ważne. Ja rozumiem, że teraz w ogóle jest trend stosowania probiotyków, prebiotyków w kosmetykach, na przykład inulina, alfa-glukan, biofermenty. Tak, to wszystko jest fajne, ale jeżeli nie zadbamy o to, żeby na naszej skórze mogły sobie bytować te odpowiednie bakterie, no to te prebiotyki nam nic nie dadzą, no. Powiem obrazowo. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś malutkie stadko owieczek i chcemy, żeby tych owieczek było dużo. Damy im fajną trawkę, to będą nasze prebiotyki, ale jednocześnie będziemy miały wspaniałą rozrywkę i będziemy do tych owieczek strzelać. A potem się będziemy zastanawiać, dlaczego nasze stadko wyginęło i nie ma tego stadka, przecież dałyśmy stadkowi fajną trawkę. No to dlaczego tego stadka nie ma i nam się owieczki nowe nie rodzą? No czemu? Dlaczego? No. Więc tak właśnie jest, że my musimy nie strzelać do tych owieczek, naruszając barierę hydrolipidową poprzez zaburzanie wartości pH, tylko mamy te nasze owieczki, dajemy fajną trawkę jako te prebiotyki, dodatkowo dbamy o te owieczki poprzez stosowanie toników, kosmetyków o prawidłowej wartości pH i obserwujemy, jak te owieczki sobie fajnie brykają, no i nasze stadko jest coraz większe, a im to stadko jest większe, tym bardziej broni się, no owieczki, dobra, może są złym przykładem, bo owieczki się z nikim nie będą tam bić, prawda? Owieczki to do siebie mają, ale bakterie to już jest całkowicie coś innego i jeżeli wytworzymy sobie na skórze odpowiednie stadko naszych fizjologicznych bakterii, to one będą bronić tej naszej skóry właśnie przed tym, żeby te niechciane bakterie na skórze się nie rozwijały. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wzmacniać barierę hydrolipidową, to nagrałam Wam na ten temat osobny film, tam sobie sprawdźcie, ale myślę, że oba te filmy są naprawdę świetnym uzupełnieniem. Ugryziony jest ten temat od dwóch różnych stron i mam szczerą nadzieję, że Wam wiele wyjaśnił w kontekście tego, jak pracuje bariera hydrolipidowa i jak dbać o to, by ona była w dobrostanie. A jeżeli jeszcze Wam jest mało tematyki bariery hydrolipidowej, to przypominam, że na samym początku mojego kanału też nagrałam taki film na temat bardziej tego, jak głęboko przenikają substancje aktywne i tam bardzo dużo też mówiłam o barierze hydrolipidowej, także również zachęcam, żeby zajrzeć. Oba linki do tych filmów będziecie miały w opisie pod filmem, także zachęcam, żeby sobie zerknąć. Widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!